witam Was serdecznie w 14 już dniu Vlogmas. Zapraszam do oglądania. Wiktoria dzisiaj znowu zrobiła mi psikusa, jest godzina 6:30, a ja od godziny nie śpię. Ale może to i dobrze, powiem Wam, że nawet się wyspałam, więc nie będę tutaj narzekała. I co? Otwieramy kalendarze adwentowe jako pierwsze, czyli standardowo. Więc zobaczymy, co mamy w 14. Tak, Wiktoria? A już widzę, co mamy. W 14 mamy herbatę białą, poziomka z mandarynką. I dzisiaj mamy przepiękny cytat. Kiedy czyjeś szczęście staje się Twoim szczęściem, to jest miłość. I teraz kalendarz z czekoladkami z Kindera. I już widzę, że tu będzie małe jajeczko. Tak, nie myliłam się. Mamy dzisiaj małe jajeczko. I wczoraj pokazywałam Wam, że piszę cytaty na tej książeczce. Co prawda 50 mi się nie udało, ale jest tutaj 48 cytatów o przyjaźni. Powiem Wam, że wczoraj to już miałam dość pisania tych cytatów, ale jakoś dałam radę. Zobaczcie, kogo tu mamy. I Karola otworzy teraz prezent. Proszę bardzo, dziękuję. Już mówiłam, że trochę po niej ściągnęłam. I że to są listy miłosne. Tak. To w sumie tak dla Ciebie i dla Emila. Niestety dwa zdjęcia się powtarzają, bo jakoś to... Wow! Zobaczcie! Wszystko widzieli. Na każdej stronie. Ale nie wyszło mi 50 cytatów, tylko 48. Bo już nie wiedziałam, co mam pisać. Ale ekstra! Przedostatnia albo jedna z ostatnich stron jest z dedykacją dla Emila. O nie! Już widzę to. Niektóre są takie, wiesz... O, Wiki, jaka mała. O, bliźniaczki. Właśnie mówiłam, że każdy mówił, że jesteśmy siostrami tutaj. Nie no, to zdjęcie powala. Także... Chyba się podoba. Ekstra, super, dzięki Aga. Proszę bardzo. Cudowny prezent. To jest impreza? O, i taki stolik. Till Christmas Day, everything's ready. Snowflakes are falling, snow angels being made. But all I really want is you. All I really want is you. All I really Kolejny przystanek IKEA. Co będziesz kupowała? Wszystko najchętniej bym chciała. To wasz nowy dom? Tak, to jest, zostajemy. Co oglądacie? Zobaczcie, jakie ładne mieszkanko mają Emil z Karolą. Zobacz, Wiktoria narysowała obrazek nam. Wow, to kto to jest? To chyba ja. No, a mi nie dałeś, wiesz? Dzięki. Kubina? Dzięki. Emil jest tu fryzjera. Fajne. Fajne, kupcie sobie. Co czytasz? Chcesz nam przeczytać? Brzydki pan. Then peace in that room, bokat i that nanlet, och jak ar letsen, men hotele, desbare, full belang. Przenieśliśmy się do nowego domu. Maybe black tea or fruit tea. Or Emil zwariował. Emil zwariował. Ale nawet. Maybe co pieczesz? Barówki. Zapraszamy Was do naszej kuchni. Dzisiaj ugotujemy... Barówki. Nie barówki. Tak, barówki z cedrowicy. Co mamy tu do tego? Emil, ty to lubisz? Ogórki. I soczki. Znaczy nie umyłaś? Tak, to.
tak, naczynia umyłam, mam tutaj taką specjalną szczotkę. O, takie krzesło bym mogła mieć do toaletki, wiecie? No. Ale ono chyba niepraktyczne. Marzyłam o takiej różowej kanapie, ale Daniel mi nie pozwolił, więc chociaż sobie usiądę. Chociaż tyle. Od razu się wygodniej siedzi. Wygodniej się siedzi w różu? To się odstależy. Dzień dobry, czy mogę u pani zamówić kartę IKEA Family? Jasne. Jak u mojej pani Family? 2 plus 2. No a Lilka? Lilka się liczy. No dobra. Patrz, zobacz. Wow. Słyszysz? Patrz. Ej, kumpel, chodź. Ej, nie, podoba, naprawdę. Ale ta choinka to jest po prostu tak gęsta. O, a jakie słodkie, jakie puszki świąteczne. Lina wybrała sobie stylizację na święta, albo nie wiem. Na Sylwestra. Szleci? Prawie pół dnia się do was nie odzywaliśmy, a teraz przyszliśmy na jedzenie po zakupach. Wzięłyśmy sobie zdrowe jedzenie, rybkę i warzywa. Pyszny kompot i będziemy teraz zajadały. Rusza się. A w tej bombce byście sobie cyknęli. Ja się do was odzywam po naprawdę dłuższej przerwie, ale jak wracaliśmy, to ja zasnęłam. Robię wam taki szybki haul zakupowy, bo naprawdę kupiliśmy bardzo mało rzeczy. I zacznijmy od pierwszej. Jako pierwsze mam tutaj zwykłe rurki czarne. One są z Pull & Bear za, uwaga, uwaga, 59 zł tylko. Wzięłam takie klasyczne, wiecie, spodnienia czarne, szybko się wspierają i trzeba je wymieniać. W Sinsayu kupiłam sobie tylko jedną bluzkę. Szukałam, powiem wam, wszędzie, szukałam, powiem wam szczerze, wszędzie sukienki i nie mogłam znaleźć. Jeśli chodzi o bluzkę, to jest ona taka czarna, z takimi naprawdę fajnymi rękawkami. Kosztowała 30 zł bez 10, nie, bez grosza. Krótsza, tak myślę, że ładnie będzie wyglądała do spódniczki. Tak wyglądają rękawki, no bardzo, bardzo ładny efekt ta siateczka daje. I wiecie co, reszta rzeczy to jest Daniela, jakieś takie zwykłe koszulki, kupił w New Yorkerze. Pokażę wam jedną, która mi się mega podoba. Ona jest z New Yorkera właśnie. Wygląda ona tak. I słuchajcie, fajny materiał, cena tylko 17,95, więc też super. I dzisiejszym naszym takim spontanicznym zakupem był tablet. Powiem wam, że w ogóle tego nie planowaliśmy, ale stwierdziliśmy, że nam się przyda, więc go kupiliśmy. I powiem wam, że to tyle. Nic takiego nie kupiliśmy za bardzo. Jeszcze sobie wzięłam jakąś bieliznę, której nie będę wam tutaj pokazywała. Nic w sklepach nie mogliśmy fajnego znaleźć. Więc myślę, że dzisiaj siądę sobie i poszukam na jakichś stronach internetowych, może jakieś sukienki na święta i mamy nadzieję, że uda mi się coś znaleźć. I jeszcze jedną rzecz kupiliśmy. Takiego pluszaczka w Ikei, świnkę dla Wiktorii, jest naprawdę mega uroczy. Ma już dwie pandy i teraz będzie miała jeszcze świnkę. Wczoraj już wam chyba nie mówiłam, ale pokazywałam, jak robię takie stroiki i tutaj postawiłam sobie taki malutki w sypialni u nas. I od razu lepszy klimat jakiś mamy. I naszykowałam prezent na jutro, numer 15. I już wiem, że to będzie kubek. No chyba każdy poznał. Więc jestem bardzo ciekawa. Czekamy. Zobaczcie, ile się już nazbierało tych cytatów. Już niedługo będzie ich 24. Zamiast na spokojnie już siedzieć w domu, montować film, to ja siedzę w samochodzie. A dlaczego? Nie pytajcie, gdzie ja mam głowę. Zapomniałam laptopa od mamy i muszę po niego jechać, żeby zmontować wam ten vlogmas na jutro. No i co? Jadę, nie mam wyjścia. Jadę. Dzień 13, zaparzacz do herbaty.